Siemano! Witam w moim salonie z moją rośliną zieloną. Pytałam Was w ostatnim vlogu z Bydgoszczy, czy chcecie zobaczyć haul z rzeczami, które kupiliśmy, i mnóstwo osób powiedziało, że chciałoby, więc dzisiaj oto taki haul dla Was mam. W nietypowych warunkach, nie u mnie w studiu u góry, bo nie będę tych rzeczy tam zanosić po prostu. Przywieźliśmy to wszystko, stoi od wczoraj czy od przedwczoraj tutaj i czeka, więc myślę, że dzisiaj po prostu to chciałabym już porozkładać i posprzątać, i przy okazji Wam pokażę, co kupiliśmy. Większość z tych rzeczy to są jakieś tam rzeczy dla domu, kosmetyków chyba nie kupiłam żadnych, o ile się nie mylę. Nie wydaje mi się, że kupiłam cokolwiek z kosmetyków, także jedziemy. Może zaczniemy od tego wielkiego tutaj, co stoi. To jest wieszak na kurtki. My mamy bardzo podobny wieszak w garderobie od dawna. Tu Wam jakieś zbliżenie zrobię, bo ten wieszak będzie stał u nas w korytarzu, to znaczy na klatce, i na nim będą wisiały nasze kurtki, bo mieliśmy do tej pory taki zwykły drewniany i niestety wszystko się przewracało, więc teraz będziemy mieli taki normalny. Kupiliśmy 4 półki do łazienki kolejne, bo jak Wam pokazywałam jakiś czas temu, albo dopiero będziecie to widzieć, mam mnóstwo nowych środków czystości i nie było gdzie ich trzymać i naprawdę musieliśmy kupić szafkę do łazienki. Jakby się ktoś jeszcze nie zdążył zorientować, to większość z tych rzeczy jest z IKEA, bo właśnie to był główny cel naszej wycieczki. Kupiliśmy też taką półkę, też Wam pokażę, jakie zbliżenie. To jest taka półeczka, którą się zawiesza na tym wieszaku właśnie, i ona ma przeznaczenie na czapki i szaliki, bo moich szalików z Gialmo już po prostu nie ma gdzie wkładać, więc wymyśliłam, że na tej półce będzie idealnie. To tu z tyłu, to szare, to są 2 kartony, w których mieści się komoda. Tą komodę będziemy musieli postawić tam, gdzie teraz stoi pianino, bo na moje dokumenty, które potrzebuję mieć w domu, niestety już nie mamy miejsca, więc tam one będą stały, ale to kiedyś we vlogu może Wam pokażę, jak już będzie całe to złożone do kupy, bo myślę, że będziemy to składać dopiero za 3 dni, jak będziemy mieli chwilę czasu. Kupiliśmy zestaw zwykłych świeczek do nas na stół. Ja bardzo rzadko kupuję świece zapachowe, dlatego że bardzo silne zapachy mi troszkę przeszkadzają. Wolę takie, które nie pachną wcale, albo właśnie te z IKEA, które pachną bardzo delikatnie, bo wtedy nie dostaję ataków kaszlu. Postaram się, żeby to było w miarę szybko. Obrus. Zwykły obrus w delikatną, szarą krateczkę na ten stół, który stoi za mną. Pomarańczowe serwetki, bo czerwone już nam się skończyły. Jasny bieżnik na stół w salonie, znaczy na tą ławę w sumie płaską. Duża ciemna podkładka pod tamte świeczki, które widzieliście przed chwilą. Zielone woreczki wielorazowego użytku. 2 komplety czarnych, cienkich wieszaków, bo te wieszaki, które mamy grube, polecą na korytarz i na nich będą wisieć kurtki, a te na jakieś tam lżejsze moje sweterki, bluzeczki, sukienki to właśnie wymienimy na takie ciemne. Plastikowe nakładki na wieszaki, ponieważ część z moich drewnianych wieszaków, tak jak mówiliście, zmieniła się ich jakość na gorsze i niestety zahaczają ubrania, także musiałam dokupić to. 3 pomarańczowe poszewki i jedna w paski kolorowe na te niebieskie poduszki, które mamy w salonie, bo już obrzydł mi niebieski kolor. Uwaga, teraz coś ciekawego. 2 białe przedłużacze. Mała podkładka pod świeczkę, bo mam jedną pomarańczową, która nie ma swojego domu, więc będę musiała jej do tego używać, ale się zastanawiam mocno, czy to nie będzie moja podkładka na lunę albo na pierścionki, które ściągam codziennie przed spaniem, bo bardzo chciałam jakiś taki ładny pojemniczek, ładny talerzyk na to, dlatego że w łazience zawsze, jak już się ogarniam wieczorem, to zdejmuję kolczyki, zdejmuję właśnie, znaczy czasem zdejmuję kolczyki, nie zawsze, ale staram się, i zawsze zdejmuję moje pierścionki i chciałabym, żeby one na czymś leżały, tylko to chyba mi nie wejdzie na półkę. Drewniana mała deska do krojenia, bo chciałam. Uchwyty do tych półek, które widzieliście przed chwilą. Jedna duża szklanka, bo mi się zbiła i nie mamy kompletu. Mnóstwo żarówek do lamp, które zaraz Wam pokażę. Kupiliśmy taką lampkę, właściwie 2 takie lampki do góry na antresolę, żeby nam trochę rozświetlało od tych ścian moich skośnych. To też będziecie pewnie we vlogach widzieć, bo w zeszłym roku na zimę było tak dosyć ciemno. Jak się dołożyło jeszcze te lampeczki takie, wiecie, takie oświetlenie świąteczne, to ładnie wyglądało, ale było dosyć ciemno i mi to trochę przeszkadzało, więc w tym roku będziemy mieli takie jaśniejsze. Plus kupiliśmy też jedną taką lampkę nad lustro do łazienki, bo czasami się żalicie, że tam jak nagrywam w łazience dla Was jakieś odcinki, to że twarz jest bardzo jasna, a tło jest bardzo ciemne, albo tło jest jasne, a twarz jest ciemna, jakieś tam inne rzeczy. Natomiast Michał chciał taką lampkę, dlatego że on się goli przy tym lustrze, więc jemu jest po prostu tam trochę jaśniej potrzeba. Bardzo nieskładne było to zdanie, ale myślę, że każdy zrozumiał, o co chodzi. Pamiętacie, mam taki w kuchni takie coś, co się nazywa Soda Stream. To jest taki, no nie wiem, syfon można to nazwać, czy co. W każdym razie wkłada się tam taki właśnie nabój, tutaj jest dwutlenek węgla i się gazuje coś. Można sobie nagazować wodę albo inne napoje. My mamy właśnie, żeby nie kupować wody butelkowanej, używam filtra do wody. Żeby nie kupować wody gazowanej, no to właśnie mamy tą sodę i teraz wymieniliśmy nabój na nowy, bo już nam się tamten skończył. I kupiliśmy też kilka ubrań dla Michała. Ja potrzebowałam czapkę, rękawiczki, taką na jesień, bo mam grubą czapkę. Chciałabym taką cienką czapkę, chyba pójdę do męskiego H&M-u i zobaczę, czy tam coś jest. W W każdym razie czapkę, rękawiczki i co? I sweter, taki kardigan rozpinany na sukienki, jakiś albo czarny, albo jakiś inny elegancki, ale nic nie znalazłam, co by mi odpowiadało, będę musiała w necie poszukać, podejrzewam. Za to udało mi się namówić Michała na parę zakupów, a że był ten weekend jakiś tam zakupowy i w Twoim stylu były kupony, to za nic nie zapłaciliśmy pełnej ceny, oczywiście oprócz IKEA. Za wszystkie ciuchy i wszystkie inne rzeczy z centrum handlowego zapłaciłam z jakimiś zniżkami z kuponów, także jej, brawo ja! Kupiliśmy mu taką koszulkę w Croppie. W Intersporcie takie długie leginsy z Under Armoura, to są spodnie na siłownię, to jest taka, wiecie, odzież no, funkcjonalna, tak bym nazwała, czy funkcyjna, nie wiem jak to się mówi do końca, bo aż tak się nie zagłębiałam. W każdym razie wiedziałam, że on potrzebuje jakiegoś dobrego dołu, ma fajnego rashgarda z... ojejku, nie pamiętam skąd, tu wam napiszę, ale nie pamiętam z jakiej firmy i on jest bardzo, bardzo dobry, ale to trzeba przymierzyć po prostu, a to, że byliśmy już na miejscu i pasowało na niego i wyglądało dobrze i też dobrze w tym czuł, to od razu to kupiliśmy. Dzisiaj idzie na siłownię, w tym na bank. W 4F kupiliśmy dla Michała kurtkę, którą może wam jakieś zbliżenie zrobię na spacerze, bo już nie dzisiaj poszedł do pracy. Kupiliśmy też genialną bluzę w takim kolorze, on, patrzę tutaj na podgląd, że on wygląda na taki bardziej śliwkowy, ale to jest coś między śliwką a bordo. On nie jest aż tak śliwkowy, jak to widzę tutaj na podglądzie. W każdym razie jest to ze stójką po prostu bardzo dopasowana bluza, świetna w dotyku, bardzo przyjemny materiał i nie taka, wiecie, nie taka na maksa gruba. On czasami ma problem z tym, że jak ubiera skórzaną kurtkę, a pod spodem ma taką na maksa, taką mięsistą, grubą bluzę, to ta kurtka na przykład nie da się zapiąć, albo jakoś niedobrze leży, albo gdzieś tam na plecach się opina, więc coś takiego to jest w sam raz rzecz, której potrzebował. I ja kupiłam sobie taką cienką bluzę z kapturem. Ona ma troszeczkę takie szersze rękawy tutaj w tym regionie, ale reszta jest dopasowana. Ma bardzo fajny kaptur i świetnie się tutaj z przodu układa. Może wam nagram jakieś zbliżenie, jak ją mam ubraną, to sobie zobaczycie. Bardzo fajna bluza. Chciałam szarą, ale nie było mojego rozmiaru, więc stwierdziłam, dobra, niebieski też będzie w porządku. I to wszystko. Myślałam, że ten film będzie trwał 50 minut, ale postaram się jakoś tak w miarę szybciutko to wszystko wam ładnie złożyć. Jak was jakieś rzeczy interesują, to zapytajcie w komentarzu, postaram się odpowiedzieć. Jeszcze, tak jak mówię, czekają mnie małe zakupy, bo potrzebuję tych rękawiczek, potrzebuję tej czapki, potrzebuję jakiegoś właśnie jakichś fajnych sweterków i trochę grubszych, bo... Od ubiegłego roku na tyle się moje ciało zmieniło, że po prostu swetry z poprzednich lat na mnie nie pasują, wiszą na mnie albo jakoś tam nieładnie wyglądają, więc muszę trochę zakupów w tym regionie porobić. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, pozdrawiam was gorąco, ściskam was wszystkich serdecznie, mimo że pada deszcz i nie są zbyt dobre wibracje na dworze, to ja mam nadzieję, że macie dzisiaj fantastyczny dzień i do zobaczenia następnym razem, na razie! Siemano moi drodzy, dzisiaj mamy odcinek o tych rzeczach, które ja robię, kiedy moja skóra się na mnie obrazi, to znaczy, kiedy mam alergię na jakiś kosmetyk albo kiedy okazuje się, że ze względu na przykład na podróżowanie, na zmianę wody, na przebywanie w środkach transportu, zmianę pościeli, zanieczyszczenia w większych miastach i tak dalej, moja skóra reaguje bardzo często no, takim nieprzyjemnym stanem, to znaczy